Siemaneczko, z tej strony Patol. W tym odcinku pokażę wam wyzwania na tydzień 6 sezonu 7 Fortnite Battle Royale, także zostawcie łapeczkę, no i zaczynamy. Tak wygląda ekran wczytywania za wykonanie wszystkich wyzwań w 6 tygodniu. Zaczniemy sobie od tego tygodniowego ukrytego sztandaru za wykonanie wszystkich wyzwań w tygodniu 6. Ukryty sztandar powinien znajdować się obok meksykańskiego miasteczka na górce, obok czarnego samochodu lub na kaktusie naprzeciwko czarnego samochodu. Macie miejscóweczki oczywiście w filmiku pokazane, także albo ta pierwsza miejscóweczka lub ta druga, ale na pewno na tej górce powinien się ten ukryty sztandar znaleźć. Ok. Lecimy sobie z pierwszym wyzwaniem. Pierwsze wyzwanie jest podzielone na etapy. Wyzwanie zwie się: zadaj 200 obrażeń przeciwnikom. Pierwszy etap z SMG, drugi etap z karabinów szturmowych, trzeci etap granaty, dynamity oraz śmierdzące bomby. Drugie wyzwanie: zadaj obrażenia przeciwnikom z różnych broni w jednym meczu. Trzecie wyzwanie: pokonaj przeciwników w Lucky Landing lub Tilted Towers. Trzy eliminacje. Kolejne wyzwanie numer 4. Wyszukaj 7 skrzynek z amunicją w różnych nazwanych miejscach. Piąte wyzwanie. Szukaj gnomów. Lokalizacja gnomów pojawi się, jak oczywiście wyzwanka zjawia się w grze, czyli w czwartek poznamy już lokalizację. Oczywiście będzie osobny filmik na temat tych gnomów, także obserwujcie kanał. Lecimy sobie z szóstym wyzwankiem. Szóste wyzwanie to przesuń jeden krążek lodu na 150 metrów jednym rzutem. Krążek lodu to oczywiście zabawka za 28 stopień karnetu bojowego, więc z tym to też nie powinno być żadnego problemu. No i ostatnie wyzwanie, siódme, to odwiedź dwie lokalizacje w jednym meczu. Pierwszy etap to odwiedzić Srogi Szczyt i Tilted Towers. Drugi etap, Pagody Pomyślności i Sklepowo Sady B. No i ostatni, trzeci etap to Golfowe Gniazdko i Szemrane Szyby. No i to by było na tyle z wyzwaniami na 6 tydzień sezonu 7. Także jeżeli wam się odcinek spodobał, zostawcie łapeczkę oraz subika. Trzymajcie się, cześć!